połowy lipca na lwowskiej Starówce rozbrzmiewały zapomniane już często melodie klezmerskie. Trwał 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Żydowskiej Lviv Klezfest 2013. Jego organizatorem była, jak zawsze, żydowska organizacja dobroczynna Chesed Arie. Występowały zespoły żydowskie ze Lwowa, z Odessy, wykonawcy z zagranicy, w tym również z Polski. Czudowe ludzie, wypoczywali. Goście wspaniale wypoczęli, bawili się podczas warsztatów tanecznych i spróbowali kawioru z bakłażana. Wydaje mi się, że dziś był udany dzień. 1 września na rynku odbyła się największa żydowska zabawa roku, Achasene in Galicje, czyli wesele żydowskie w Galicji. W tym dniu obchodzono też święto ulicy Starojewrejskiej, byłej żydowskiej. Rodowitych Żydów galicyjskich we Lwowie już nie ma. Współczesna wspólnota żydowska to głównie ludność napływowa ze wschodnich terenów Ukrainy i z Besarabii. A jednak udało nam się spotkać prawdziwego galicyjskiego Żyda, doktora Aarona Weissa, który przyjechał z Izraela. Lwów był tym centrum, gdzie rozwijała się żydowska kultura i nie tylko żydowska kultura. To, co się odbywało w Lwowie, miało dużo wspólnego z kulturą polską, która istniała do wojny. Właśnie tak wyglądała ta ulica przed II wojną światową. W niektórych podwórkach są jeszcze widoczne ślady po byłych mieszkańcach. Więcej można było się dowiedzieć z ekspozycji położonego w tej dzielnicy oddziału żydowskiego Lwowskiego Muzeum Historii i Religii. Przedstawiano też dzieła sztuki współczesnych artystów żydowskich. Do wojny w tym mieście Żydów było bardzo dużo, prawie że pół Lwowa, no może trochę mniej. Lwów był miastem bardzo internacjonalnym, jakby to powiedzieć. I Ukraińcy, Rusiny, Rosjanie, Armianie. No i ta ulica, ten cały kwartał, to należał do żydowskiej wspólnoty. A tymczasem wszyscy doskonale się bawili. Dorośli i dzieci, mieszkańcy Lwowa i turyści poznawali kulturę swoich dawnych sąsiadów. Ze Lwowa Julia Łokietko, Konstanty Czawaga, Kurier Galicyjski.